co Polacy zrobią źle, jeżeli chodzi o kuchnię włoską? Carbonara ze śmietaną, są jakieś jeszcze większe, takie bardziej kardynalne błędy? No i biliśmy do notariusz, dawałem do jego 20 tysięcy euro i następnego dnia uciekał. Nawet piece nie bili, ale no ja zostało na ulicy. Czyli poczekaj, poszedłeś następnego dnia do restauracji, chciałeś otworzyć drzwi. I nic nie było na środku. Wiem, że tak dobrze ci poszło, że nawiązałeś później bliższą współpracę ze Stingiem. Opowiedz trochę o tym. Jednocześnie byłeś DJ-em i kucharzem w pewnym momencie. Jak ty to łączyłeś? Nie tylko to, ale pracowałem też dla mój wujek na mię samochody. Przeżyłeś pożar w restauracji. Jak do tego doszło? Dokładnie, dokładnie. Były dwie sytuacje. Straż pożarna. Jedno, niestety nic nie stało. Nie tylko Polacy emigrują, ale też świetni szefowie kuchni przyjeżdżają do Polski. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem jest Michael Guazzini. Witam Cię serdecznie, Dzień dobry, Michael. Dzień dobry, Paweł. Witam. Powiedz mi proszę, bo pracowałeś dla najlepszych gwiazd i polityków. Kto jest na Twojej liście? Na catering we Włoszech pracowałem na jedno evento, które było Google Camp. I na ten event było Barack Obama, z żoną oczywiście, było zaproszony Elton John, party było, piewało Lenny Kravitz, były inne gwiazdy, jak tego Kobe Bryant, niestety, a tam nie było. I Harry, taki angielski Harry, taki prince, o okej. Okay. I taka dziewczyna z Harry Potter, nie pamiętam imię. No dobrze, ale to nie był zwykły catering, prawda? Bo to był catering gwiazdkowy, gwiazdkę Michelin. Tak, na czym tak. To polega? To było jedno catering, bardzo najpoznane, Federico Salsa catering, które ten catering po prostu robi tylko najwysokie qualità i najwysokie jakości jedzenie i oczywiście dla VIP-u i dla osoby, które do tego dodają sporo kasy. Wiem, że tak dobrze Ci poszło, że nawiązałeś później bliższą współpracę ze Stingiem. Opowiedz trochę o tym. Dokładnie. Sting ma jedna fajna willa we Włoszech, Valdarno, Toskana. I on robi sobie tam wino. Najlepsze jest Message in the Bottle, które ja mam 4 butelki. On mi dawało, mi prezentowało. I to on robił wesela córka. Czyli na córkę wesela zaprosiło nasz catering. A po tego było taki naprawdę fajny moment, który siadaliśmy razem. On gada po włosku, żona też. I prezentowała mi ten butelkę. Dla mnie naprawdę było, bo ja lubię jego muzykę, lubię w ogóle muzykę, ale naprawdę dla mnie było najfajniejsze moment od swoja malutka kariera. Dobra, ale zacznijmy od początku. Jak zaczynałeś? Jesteś samoukiem, czy skończyłeś jakąś szkołę gastronomiczną? Jak to wyglądało? Ja jestem architektą. Architekt, tak? Architekt. Skończyłem to szkoła artystyczna. Po tego nie chciało, wiesz, takiej pracy komputerowej, coś manualne. I moja strona rodzina, mama i babcia, zakochało od kuchnia. Bo mama miała malutka restauracja, później ona do tego rezygnowała, bo była razem z moim tatą, brat. Oni nie dogadali i rezygnowała. Ale to bardzo mi szkoda, bo ja widziałem taki ludzi na kuchnia, fight rano do wieczoru. Dla mnie taki piraci było takie atrakcyjne życie. A powiedz mi proszę, bo wiem, że jednocześnie byłeś DJ-em i kucharzem w pewnym momencie. Jak ty to łączyłeś, słuchaj? Nie tylko to, ale pracowałem też dla mój wujek na mię samochody, czyli między dzień za da zdrowie, bo ja niestety, kiedy byłem młody, zabrał bardzo duży mandat z moto i mój tata mówił, idź do pracy. I zrobiłem trochę tego. Z jednej strony mynia samochodowa. Tak, do mój wujek mam stacja benzynowa we Włoszech. Okej, później szedłeś do kuchni, pracowałeś jako kucharz, a wieczorem jako DJ. Tak, bo we Włoszech niestety restauracje pracują tak, że są dwie zmiany, rano i wieczorka. Wieczorka jest 18 do 22, a ja pracowałem na tę zmianę. Tylko nigdy nie skończymy na 22, i to było trochę mi problem. To ile godzin dziennie pracowałeś? O, ja byłem na szkole rano, a po tego już 14 do wujek,
16 do pracy na restauracja, była pizzeria na początek, normalne, a po tego fajne była pasja od DJ. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo chciałem zapytać Cię o kulturę pracy w różnych krajach, bo pracowałeś w Bułgarii, Macedonii, Francji, we Włoszech, a teraz w Polsce. Jakby czym różni się ta kultura pracy? A wygląda dziwno, ale kiedy pracowałem we Włoszech na restauracjach gwiazdowych, używaliśmy naprawdę ezotyczne produkty albo nie tylko włoski, ale na inne kraje niestety wszyscy piją do mnie tylko kuchnia włoska. Ale moje doświadczenie nie tylko to. Ja zrobiłem tajska na swoje życie, zrobiłem trochę sushi. Mam też taki orientalny smak czasami na swoje danie, tylko bardziej ja lubię taki po włoska kuchnia, takie receptury od moja babcia, moja mama, które do mnie nauczyli, taki typiczny toskański o italiani i o włoskie tradycje. O mały włos mogłeś zostać współwłaścicielem restauracji. Co poszło nie tak? Dokładnie. To jest bardzo, bardzo fajna historia od mojej życia. Przyjechałem w Polsce, bo jeden mój przyjaciel, który był mój menadżer, kiedy ja byłem DJ, czyli dla mnie było bardzo dobry przyjaciel, bo bardzo mi pomagało, kiedy było młody. Włoch czy Polak? Włoch. I we Włoszech on był menadżer, mój menadżer. Okej. No i po kilka lat, ja wiesz, nie dzwoniliśmy razem. Jeden dzień ja byłem z swoimi psami na dzień wolny. Tak. Patrzę, znowu, dzień dobry, dzień dobry. Pokazał do mnie, że on otwierał restaurację w Polsce, tylko bez zespół, on nie gada język. Ja mówię, oczywiście, ja też nie gada język, po angielsku. Przyjechał tutaj na wakacje jeden tydzień, tutaj w Polsce. On mówił tak, chodzi na jeden tydzień, zrobimy do tego jakiś menu, a później wraca do twój kraj. Okej. No myślałem, dobrze, fajnie, tam są piękne dziewczyny, bo będzie fajnie. Byłem tutaj jeden tydzień i naprawdę pierwsze trzy dni zrobiliśmy taki, że goście byli naprawdę zadowoleni. Zwykły talerz, oczywiście carbonara, taki grill. I on był do mnie bardzo, bardzo, wiesz, serio, z takiej propozycją, że jak jeżeli ja zostaję i zapłacić swój part of company, ja zostaję polbaszyciem. O Boże, ja mówię, no, bardzo dobra okazja na życie, bo na początek ta sytuacja była w Olsztynie, fajne miejsce, jeziory, piękne, naprawdę. Zakochało ten Olsztyn na początek. No i biliśmy do notariusz, dawałem do jego 20 tysięcy euro i następnego dnia uciekał. Nawet piece nie bile, ale no i ja zostałem na ulicy. Czyli poczekaj, poszedłeś następnego dnia do restauracji, chciałeś otworzyć drzwi. I nic nie było na środku. Okej, no i co dalej? Dalej, dzięki Bogu, na ten czas, już się po dwa dni, jestem szybko, znalazła taka fajna dziewczyna, która teraz jest moja żona. I ona po prostu... Ja dzwoniłem do mojej taty i on mówił, a, zagubił 20 tysięcy euro, no dobro, zostaw w Polsce. I ja na ulicy zadzwoniłem do taka dziewczyna, które byliśmy na wieczorki. I ja po prostu ona mi pomagała na początek. I moje doświadczenie we Włoszech, restauracja jest gwiazda, catering jest gwiazda, zostałem na ulicy i zaczynał od zero kręcić pizzę na Galeria Warmińska. Wow. Czyli gdyby nie Kasia, która jest teraz twoją żoną, to można by powiedzieć, żebyś wylądował na ulicy. Dokładnie tak, bo na ten czas niestety znalazło tylko na ulicy ludzi, które nie gadały jedna słowa po angielsku, a ja oczywiście po polsku nic. A dlaczego zdecydowałeś się zostać w Polsce, a nie wróciłeś do Włoch? Bo na mnie był taki na środku taki moment, który mówię, nie, ja nie mogę tego gubić. Ja muszę zrobić do siebie naprawdę, że wygląda, że ja tu nie gubię nic. Okej. Okay. I wygrałem. Czyli taka ambicja się włączyła w tobie. Dokładnie. Ale to nie jest też koniec twoich dziwnych historii, bo wiem, że przeżyłeś pożar w restauracji. Jak do tego doszło? Dokładnie, powiedz. Dokładnie. Były dwie sytuacje. Straż pożarna. Jedno, niestety nic nie stało. Pierwsza, po pandemii z moją żoną decydowaliśmy, że zrobię sezonę we Włoszech, bo tam było knajpy otwarte. Niestety tutaj w Polsce było inne momento.
tam mam mieszkanie nad morze i fajnie by było, że wiesz, rodzina na wakacje, ja niestety do pracy, ale jak wszystkie. Znalazło taka restauracja Vista Mare, które naprawdę zrobiliśmy świetne sezony. Świeże ryby, codziennie nowe menu, naprawdę, naprawdę fajne też dla swoje doświadczenie, bo ja wracałem codziennie do domu z taki zadowolony o swoja praca, że to jest była motywacja od ciężka praca. Na końcu sezonu zostawiliśmy polecenie Michelin. Wow, to szybko. Szybko, po 4 miesiące, tak. Wow. Tak. Ale była już dobra restauracja, czyli ja robiłem tylko koniecznie. Ale niestety na koniec sierpnia, pamiętam dzień jak wczoraj, 20 sierpnia, cała restauracja spaliła, bo była jedna zapsuta butelka gazu. I szkoda. Ale tego Fabio dla mnie jest naprawdę jedno z obok, które ma bardzo dużo, dla mnie jest bardzo mocna, bo wiesz, jej żona, wszystko plakali na tym, ale on nic, samo rebuldowało wszystko, zaczynał jeszcze raz i po prostu dla mnie bardzo dobra certyfikacja, zaprosiło na otwarcie my, szefowi kuchni. W tym roku, prawda? W tym roku, kwietnia. Kwietnia. Zaprosiło mnie plus mój przyjaciel, szefowi kuchni, Krzysztof Gawlik, Kamil Urbanik i Tomasz Mociek. Byliśmy tam, robiliśmy świetna kolacja degustacyjna z włoskie ryby, ale z naszej smaki i było naprawdę święte. Dobra, a druga sytuacja? A druga sytuacja po prostu była ewakuacja do hotelu na godzinę 11 po czujnik, bo ja zapomniałem wyłączyć okapy. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesuje Cię świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. No dobra, porozmawiamy teraz trochę o kuchni włoskiej. Powiedz tak, co Polacy zrobią źle, jeżeli chodzi o kuchnię włoską? Carbonara ze śmietaną, są jakieś jeszcze większe, takie bardziej kardynalne błędy? Połączenie o dodatki. Bo ja też, kiedy był tutaj, na restauracji Bona w Krakowie, był przyode mnie za miesiąc jeden polski szef kuchni. Ja czytałem kartę, były takie dodatki, gnocchi na przykład razem z mięso, które we Włoszech to nie robimy. Ale reszta, muszę mówić, że tutaj nawet najbardziej w Krakowie, gastronomia polska naprawdę poszła bardzo, bardzo na górę. Są też świetne knajpy, dobre jedzenie, dobrej jakości, czyli naprawdę Polska idzie zawsze na górę. I też szefami mają dobre doświadczenie. No dobrze, a czemu Włosi tak bardzo lubią rozmawiać o kuchni w ogóle? Bo dla nas to jest taka kultura. My chcemy prowadzić też do innych krajów, nawet jak jedzenie jest dobre na ten kraj, nasze typiczne receptury. Mówimy też, że robimy lepiej o wszystkie, ale nieprawda, nie wszystkie. Ale no, mamy my, jedna rzecz, której mamy plus, u nas jest, mamy nadzieję, jedną najwielkiej jakości wino i gastronomia tylko dla produkty, nie przygotowane. Na przykład mamy taką sytuację z klima, które prosciutto di Parma będzie tylko w Parma, bo wiatry od nord, czyli południe wiatry, północne wiatry biją razem i tylko na ten moment taka atmosfera do piwnicy jest unikalna. Tak samo parmezan, grana padano, może zrobić nawet kina, ale nie ma taki wiatru, taki woda i taki klimat oczywiście. Czy istnieją jakieś regionalne wpływy z Włoch na konkretnie Twoją kuchnię? Koniecznie Toskana. To jest moje rejony. I po prostu ma też dużo historii do tego, bo po 1500, czyli epoka renesansu, tam było taka rewolucja o zmianę na życie, na artę i na kulturę gastronomiczną, bo Cristoforo Colombo już wracało z pomidorami, z ziemniakami i pierwsze na cała Europa, które było takie, bo była bardzo bogata Firenze, była bardzo bogata, taki był taki bazar, który takie produkty tam może znalazł i nasze
Gastronomia od razu była więcej od cała Europa, cała Italia. I to mamy do tego takie typiczne receptury, które ja proponowałem też na swoje kolacje degustacyjne. Flaki La Fiorentina, to koniecznie pizza, bo pizza z pomidoru wcześniej nie była. I to były pierwsze eksperymenty z nowymi produktami, które teraz są na nasza kultura. No dobrze, jak rozmawiamy o daniach, to mnie bardzo ciekawi, jakie są Twoje ulubione dania i dlaczego? Moje ulubione dania koniecznie są z rybami. To też ja mam dużo. Fantazja to połączenie dania z tego, bo ja tego lubię zjeść. Drugi konieczny lasagne, ale moja mama lasagne, kiedy wraca we Włoszech. Ja pamiętam od niedziela zawsze taki zapach bolognese i to było, kiedy ja zrobię na kuchnia, ja to czuję jak domowe jedzenie. Kto robi lepszą lasagne? Koniecznie ja. Ty czy mama? Koniecznie mama ja. Mama będę powiedzieć, że to ona. Z jej receptury. Czy zdarza Ci się robić takie kolacje dla przyjaciół? Co wtedy podajesz? Czy rozmawiacie przy winie? Jak to wygląda u Was? O, bardziej ja lubię, kiedy zapraszam swoich przyjaciół do domu, grill. To mam swój malutko raj, który jest nasze mieszkanie nad morze. Bardzo mało ogródek jest, ale jest mój grill, mój stół, sklep bardzo blisko z winami. I to dla mnie jest jeden moment, który nie myśli do swojej pracy, bo ja naprawdę nawet kiedy spa w nocy, ja pomyślę o nowe receptury, bo jest też pasja. Ale na ten moment jest tylko grill, przyjaciele i gadanie. A skąd czerpiesz inspirację do nowych potraw? Mój mentor jest jeden szef gwiazdowy w Włoszech, Cannavacciuolo. Ja byłem na jego restauracji. Wiem go, ale nie jak przyjaciel. I on jest naprawdę połączy smaki, które dla mnie są najdobre. A jakie są najważniejsze dla Ciebie takie tradycyjne przyprawy, produkty, jeżeli chodzi o kuchnię włoską? A, kuchnia w ogóle jest fantazja. Czyli tradycyjne jest tylko jeżeli zrobi tylko tradycję. Bo też kiedy zrobią coś z carbonara, ale to są połączenia od kto to robi. Tylko, jeżeli gadamy do dania tradycyjne, oczywiście takie nasze, ja wytrzymaj tę tradycję, jak najbardziej, ja lubię tradycyjne danie. A produkty? Produkty. Takie tradycyjne, które, bez których nie wyobrażasz sobie, żeby Twoja kuchnia istniała. Produkty na moją kuchnię muszą być koniecznie guanciale, bo to jest jedno od... Nie może być inaczej. Na przykład, kiedy ja słyszę, nawet mój kucharz, a to damaj tego boczek, ale to nie boczek, to jest guanciale. Musi poproszę wytrzymać taka złowa. A czy istnieją jakieś takie unikalne techniki kulinarne, których uczysz Twój zespół na kuchni? Tak. My robimy bardzo, bardzo proste też czasami danie, ale połączenia od teraz gadamy o tym guanciale carbonara, bo carbonara ma taki step, który albo będzie dobra, albo nie będzie dobra. Jeżeli guanciale trochę spalone, będzie gorzka, jeżeli krema nie robiona bez palniku, będzie jajecznica. No są takie techniki proste, tylko mój zespół teraz najbardziej robi dobre. A na jakie wyzwania, na jakie przeciwności napotykasz w momencie tworzenia nowego menu, czy też szukania tych produktów najwyższej jakości? Tak. Ja mam taki sposób, że jeżeli ty kupi od razu dobrej jakości i gotuj coś unikalne, nie musisz zrobić dużo step. Bo jeżeli już jakości, gość chce do tego jakości na jego talerz. I wiesz, ja nie lubię, kiedy są takie dużo sosy, dużo gotowanie, czyli tak. Ja jestem na prosta kuchnia, ale wielkiej jakości, które tutaj mamy. A masz jakąś ulubioną potrawę, którą uważasz za swoje takie arcydzieło? Takie ulubiona potrawa? Ulubiona potrawa risotto. Jakie? Ja robię po prostu risotto z pasją.
i na metoda od tego mój mentor, szef. I mam nadzieję, że to jest naprawdę dobre. Uzupełni taki składniki. No, tutaj mamy z borowikami, ale robiłem naprawdę wszystkiego. Truskawkami, szampanie. I to ja mam naprawdę do risotto jakaś dobra ręka. A wiesz, co to jest śmiesznie? Że ja nie lubię zjeść risotto. Okej. Ale to jest jedna potrawa, która od mojej ręki będzie koniecznie najlepsza. No to podziel się, co takiego robisz innego, że ono jest wyjątkowe? Co też, jak gadaliśmy o technikę, risotto najbardziej jest początek i koniec. Na początek ma tostowa tego risotto na sucha patelna, bez niczego. Nie dajemy tłuszczu, bo tłuszcz jest na koniec, na mantekacja. Czyli gotujemy tylko z wewar i też wewar ma być dobrze robiony, bo jak jest słaby wewar, będzie słabe risotto. I oczywiście, jak gadaliśmy, te składniki, jak są dobre, będzie dobre risotto, jak słabe, słabe risotto. Tylko wszystko połączy od technika i składniki. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o Twoje zalecenia dla tych młodych kucharzy, którzy chcieliby się rozwijać w kuchni włoskiej. Okej. W kuchni włoska zaczynamy od respektu do składniki. Czyli zaczynamy od nakrojenia. Nawet jeżeli zrobimy jedną bolognese i wszystkie kosteczki warzywa robimy na taki sposób, to gotuje wszystko taki samo, nie jedno więcej, nie jedno mniej i to koniecznie na koniec czuje do receptura. O to jest sposób respekt składniki. Dobra, na pewno wszystkich ciekawi mnie bardzo Twoje plany na przyszłość. Mój plan jest bardzo, bardzo daleko, ale mam nadzieję, że step by step jestem poblisko o swoje marzenia. Marzenia jak wszyscy, ja tworzę swoja knajpa i dostaję do tego swój premii. Ale na jedna strona jestem zadowolony o miejsce pracy, o swoje praca. Tylko to są dodatkowe, które nie są na razie potrzebne. To są tylko malutkie marzenia. Ja chcę tutaj prowadzić od Krakowie najbardziej, bo tutaj jest takie możliwości. Jeszcze raz ten polecenie Michelin. No właśnie, bo chciałem Cię o to zapytać, bo już jakby pracowałeś w miejscu, gdzie były 3 gwiazdki Michelin, gdzie była 1 gwiazdka Michelin, gdzie były rekomendacje. Tak. Czy Twoje marzenie też by było, żeby tutaj zdobyć tą gwiazdkę w tym miejscu? To jest moje marzenie, tak. I co wtedy? No i tutaj jest też, ma tego potencjały. Tylko mamy do tego bardzo dużo wypracować, bo to jest naprawdę ważne premio, które nie wszyscy to może zostają, a ja do tego chcę koniecznie iść. Michael Guazzini, drodzy Państwo, był Państwa i moim gościem. Ślicznie Ci dziękuję za ten czas. Dziękuję bardzo, Paweł.